Dzień dobry Państwu. Krzysztof Bulanda, trener i prezes klubu sportowego Jaspol Krynica Zdrój. W dniu dzisiejszym, 3 lipca 2012 roku, odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie wiceprezesa Polskiego Związku Kickboxingu Tadeusza Dudy i wiceburmistrza Tomasza Wołowca odnośnie Mistrzostw Świata w Krynicy Zdroju w latach 2013-2014, jak i przekształcenia Pucharu Polski, który pierwszy raz w tym roku odbył się w naszym przepięknym mieście, do rangi Pucharu Świata. Także bardzo się cieszymy. Liczymy, że to dzisiejsze nasze spotkanie jest początkiem długookresowej współpracy. A tak jak mówię, jeżeli uda się te zawody powiązać z kilkoma innymi imprezami, które się odbywają w Krynicy, to naprawdę myślę, że jest szansa na obopólną Związek też na to liczy. Dokładnie. Na to, co do pana Krzysztofa, to zorientowany jestem, że posiada dużą bazę zaplecze oddanych zawodników, którzy wiedzą, rozumieją, na czym polega kickboxing. Będą współpracować tak w organizacji jest. Jako przewodnicy grup. Tak, dokładnie. Zwłaszcza ze znajomością języka, no takich nam potrzeba, bo dokładnie. Tak to się odbywa na imprezach WAKO. Każda z ekip ma przewodnicę umiejącego któryś z języków popularnych, no braku polskiego mówią po angielsku, a to wystarcza. Dokładnie. Jak Państwo posiadacie miejsc noclegowych, to było dla nas szokujące, 80 tysięcy miejsc w Krynicy tak. noclegowych. No bo jak już wspomniałem Panu wcześniej, niedawno na Mistrzostwach Świata w Skopie, tak. Spaliśmy jako polska ekipa w Tetowie, to jest około 50 km od Skopie. Proszę sobie wyobrazić, cała ekipa autobusem jedzie, bez względu na to, czy ktoś danego dnia rano, czy wieczorem walczy, musi być na hali obecny, więc to jest no, dyskomfort. Natomiast jeżeli tu mamy wszystko w zasięgu kilkunastu minut noclegi, to jest po prostu wspaniałe i na pewno zostanie pozytywnie przyjęte przez WAKO, przez zarządzanie. Plus oczywiście sale treningowe, prawda? Plus oczywiście baseny do dyspozycji. No, to bardzo tak, odnowa biologiczna. W hotelu spa, więc dokładnie. To jest w tej chwili standard europejski. I bliskość w zasadzie z każdego miejsca do tego miejsca, gdzie będą rozgrywane zawody. Hala ludzi jeszcze na deptach, na pewno deptak. Przy Pucharze Polski będziemy starać się trzymać. A ponadto no, w niektórych mistrzostwach świata tego typu imprezach organizowanych gdzieś tam, ilość publiczności była skąpa, natomiast tutaj, kiedy jesteśmy w mieście, nie na peryferiach, to daje zupełnie inne możliwości i obecność. Plus oczywiście odpowiednia oprawa marketingowa tego typu imprezy. No, mieliśmy okazję się jako zarząd przekonać, że Państwo bardzo dobrze w tym kierunku działacie. Jest to dowód między innymi to spotkanie. Mistrzostwa Świata w formach planszowych, czyli semi-contact, light contact, kick light, odbywają się jesienią, koniec października, ostatni weekend października. Natomiast w listopadzie miesiąc później odbywają się w formach ringowych, częściowo ringowych, full contact, low kick, K1. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. No oczywiście. Teraz są to na pewno terminy. Musimy jeszcze między sobą uzgodnić tutaj z panem Krzysztofem, jeszcze dopracować, która z tych form, która z tych imprez byłaby bardziej odpowiednia dla Krynicy, dla warunków. Krynica ma to do siebie właśnie, że jest to miejsce, gdzie tego typu obiekty są skupione i cała infrastruktura sportowa i zakłady pracy. W centralnym miejscu jest położona hala lodowiskowa ze świetnym zapleczem, siłownią, z ringiem. A mieliśmy okazję oglądać telewizję przy okazji ostatnich Mistrzostw Świata w hokeju. Także myślę, że pod względem technicznym, czy całej bazy, jakości bazy materialno-technicznej jesteśmy przygotowani. Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to myślę, że na pewno też mamy masę zawodników, mamy Krzysztofa, który jest taką dobrą duszą tego sportu i świetnym organizatorem. Więc jeżeli on się to angażuje, my się angażujemy, to na pewno sukces będzie gwarantowany. Krzysztof umie skupić wokół siebie. Potrafi skupić, ma duże zdolności organizacyjne, tak jest i potrafi naprawdę czasami z rzeczy, która wydaje się niemożliwa, stworzyć super wspaniałą imprezę, o czym przekonaliśmy się już niejednokrotnie, więc myślę, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie naprawdę zaskoczyć WAKO. No, tak, zaskoczyć WAKO jakością organizacyjną i naprawdę ta współpraca może być. Tak, jako trener ma osiągnięcia sportowe, międzynarodowe swoich zawodniczych, członkiem kadry, który był między innymi trenerem. Także znam poziom, wiem jak są przygotowane. Zawsze zastanowiłem się, zazdrościłem mu dziewcząt, które to potrafi tak dobrze przygotować.
Po prostu nie każdy z trenerów potrafi, tak, te specjalna szkoła współpracować z kobietami. Bo to jest troszeczkę inna specyfika treningu, inny sposób, nazwijmy to kolejne, dotarcia do umysłów. Właśnie tak jak pan mówi, dotarcia. Dotarcia, bo to jest tak, troszeczkę mentalność kobiet jest troszeczkę inna. To jest tak jak Włosi mają swojego piłkarza Balotelliego, do którego nikt nie potrafi dotrzeć, prawda? No i jest to taki też przykład właśnie, że... Ale rozłożył Niemców, tak. On jest nieobliczalny, ale przez to jest fantastyczny i na pewno jest... Trzeba go umieć użyć. Znaleźć miejsce, każde drzwi można otworzyć, tylko trzeba do nich znaleźć klucz. Także tu to, co pan prezes powiedział, to potwierdzam, bo to są jakby też pewne cechy, które się ma, albo się ich nie ma. On ma przecież pewne predyspozycje psychofizyczne, że nie tylko z dobrym trenerem, ale jednocześnie z dobrym organizatorem. I to nie zawsze idzie w parze, bo mamy przykłady wybitnych piłkarzy, którzy są fatalnymi trenerami, prawda? Są przykłady wybitnych trenerów, którzy nigdy w piłkę nie grali, na przykład. No, na przykład Felix Sztam. Kilkanaście walk, około 15 walk stoczył. Tak. Był wybitnym trenerem. Współpracownik jego, Paweł Szydło, w Polsce mówi, że walczył we Francji mówi, że walczył w Polsce, czyli też stoczył tam kilkanaście walk. A stworzyli taki team, który dał no 8 medali na Mistrzostwach Olimpijskich w Tokio. Dokładnie. Przepraszam, 7. 3 złote, 3 brązowe i 1 srebrny, 7 medali. Także myślę, że na pewno nam się uda. Jeżeli tylko to już taka nie musimy, panie burmistrzu, gdybać, czy nam się uda, czy się nam nie uda. I nam się uda. Pierwsze kroki zostały już poczynione, niech fakty mówią za nas. No, pierwszy Puchar Polski mamy już za sobą. Jak na razie gościliśmy tylko Słowaków, nie dojechali nam Turcy, nie dojechali nam Czesi, no, z różnych względów. Myślę, że ta impreza rozbudowywana umiejętnie tutaj przy współpracy z miastem, z miejscowymi podmiotami gospodarczymi, no jesteśmy w stanie zrobić bardzo fajną imprezę, gdzie nie musimy uciekać w jakieś niesamowite podnoszenie cen noclegów, startowego. Tak. Jesteśmy w stanie zrobić, myślę, w najbliższych 2-3 latach imprezę na poziomie oświatowym, nie boję się tego powiedzieć. Krótko mówiąc, no 90% robi nasza Krynica, piękna Krynica, gdzie, jak tutaj burmistrz wspomniał, wszystko mamy na miejscu, lodowisko, hale sportowe, deptak, wszystko są to punkty centralne. Nie dusimy się my jako dyscyplina we własnym sosie, wychodzimy na zewnątrz, mogą nas oglądać wszyscy Kryniczanie, nie trzeba już po zakładach pracy biegać, wystarczy dobra informacja i każdy może przyjść na deptak, każdy może to zobaczyć. Czy gdyby te Mistrzostwa Świata, tudzież Europy w roku następnym, czy w roku 2014 odbyły się u nas w Krynicy, to co pan burmistrz powiedział, no, jest to wydarzenie sportowe. Ściągnąć młodzież w godzinach lekcyjnych, tak, wychowania fizycznego, czy nie wiem, wiedzy o społeczeństwie, to nie jest żaden problem. To jest kontakt nie tylko ze sportem, to jest kontakt z różnymi kulturami. Nie trzeba naprawdę na to dużych środków, a plusem tego wszystkiego dla Krynicy jest to, przyjeżdżają turyści, no bo tak musimy jest. Traktować tak każdego jest. Z tych zawodników tak jest. I zawodniczek jako turystę. No ja przybliżę tutaj liczby na tydzień czasu, w tym okresie jesiennym, kiedy my już jesteśmy po sezonie letnim, a przed sezonem zimowym, więc tych miejsc noclegowych do dyspozycji mamy bardzo dużo. Jest to liczba od 1000 osób do 5000, bo tutaj na Mistrzostwach Świata czy Europy juniorów i kadetów to są liczby właśnie między 3 a 5 tysięcy. Najmniej to jest w granicach 1000 osób. To no, są 1500. Zawodników, a do tego sędziów, opiekunów, trenerów. Tak, to są takie pieniążki, które po prostu tak duża grupa ludzi może zostawić w Krynicy i może zostawiać cyklicznie. Ja mówię tutaj o Mistrzostwach Świata czy Europy, ale mam nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się rozbudować, no, nieskromnie daję sobie te 2-3 lata przy dobrej współpracy z miastem tutaj, która jest, którą należy podkreślić i przy udziale Polskiego Związku Kickboxingu. Myślę, że ściągniemy nie tylko Słowaków, ale i Czechów, Węgrów, Ukraińców, tych, którzy mają Litwinów, tych, którzy mają blisko tutaj. No ceną, krótko mówiąc. Jesteśmy w stanie zaoferować jako miasto no, pełen wachlarz cen za nocleg od tam 30 zł do 300, jeżeli ktoś ma takie możliwości finansowe. Więc no, nie trzeba dojeżdżać, to pan prezes powiedział, nie trzeba jechać 15-50 km. Tak. Można zostawić autokar, można dolecieć samolotem do Popradu, można dolecieć samolotem do Krakowa.
A tutaj jako organizatorzy już jesteśmy w stanie zapewnić ten dowóz szybki. Dowóz, tak jest. Od godziny do półtora. Do Rzeszowa też jest lotnisko. Do Jasionki, tak, oczywiście. To podobna odległość jak do Krakowa. Padła trzecia. Trzeci punkt, czyli... Czyli nawet jak pan prezes zobaczył, no, za Jaguar, pan prezes zauważył, w zasadzie granica spojrzała centralnie między trzema lotniskami, prawda? Kraków, Rzeszów, Poprad. Także mamy dość dobrą lokalizację. No i klimat sympatyczny, miejscowość znana, więc to też jest pewien atut marketingowy dla tego typu imprezy. Znana w świecie. Znana w świecie, dokładnie, a tego typu impreza też tą miejscowość będzie rozsławiała. Plus oczywiście docelowo, jak tak Krzysztof wspomniał, rozbudowywanie tej imprezy, czy obudowywanie ją dodatkowymi elementami, no też będzie przyciągało zapewne media, które też będą informowane o tym, no więc to będzie taka reakcja mnożnikowa, prawda, czy samonapędzająca się impreza, która w którymś momencie zacznie żyć swoim własnym życiem i naprawdę jest szansa na zrobienie czegoś nowego, czegoś, czego Krynica jeszcze nie miała. A biorąc pod uwagę to, co powiedział Krzysztof, że organizacja tego typu imprezy przypada na ten tak zwany martwy sezon, czy częściowo martwy sezon, no jest to wspaniały jakby taki element niwelujący tą cykliczność ruchu turystycznego. Czyli mamy dużą imprezę masową, kilka tysięcy osób przyjeżdża właśnie w tym okresie, kiedy jest do dyspozycji powiedzmy 80% pokoi, czyli 80% niewykorzystanej bazy hotelowej, co też jest pewnym atutem, bo naprawdę pozwala uzyskać duże upusty cenowe i przy tego typu grupach zbiorowego zakwaterowania naprawdę duże rabaty, co jest... Polski Związek Kickboxingu już wychodzi naprzeciw tutaj tej naszej ofercie, naszej gminy, nie tylko Krynicy, ale wiadomo, tutaj jeszcze dochodzi do tego na pewno Tylicz, tak. Sąsiednia Muszyna. Tak. Na ostatnim zebraniu zarządu już zapadły decyzje odnośnie rozbudowy tutaj infrastruktury wokół kadry kadetów, ale to może już prezes powie. Tak, koordynatorem do kadry kadetów właśnie został pan Krzysztof, mianowany przez zarząd. Podjęliśmy taką decyzję z koordynatorem kadetów do form semi-contact, light-contact, kick-light, bo tylko w tych formach kadeci mogą startować. No ale tak przy okazji jedną rzecz, którą chciałem podkreślić, ten Puchar Polski, który przyznaliśmy państwu na lat 5, jesteśmy przekonani, że przekształci się w Puchar Świata. Chcielibyśmy takie, bo na wszystkie Puchary Świata najwcześniej jeździliśmy najpierw tylko do Włoch. To jest spora odległość, duże koszty, bo aż 24 godziny z Warszawy trzeba było jeździć do Piacenzy, Sansro Maggiore czy do Rimini ostatnio. Jeżeli by nam się udało, tak jak w tej chwili, po tych 5 latach, ściągnąć ościenny kraj, no na pewno jest już Słowacja, Turcja, o której Krzysztof mówił, Litwini, ci będą, cały wschód będzie miał dużo bliżej do nas niż do Włoch. Jeżeli rozwiniemy imprezę, a ponadto okaże się, że tu jest dużo taniej, no to sprawa jest prosta. Wszystkie do tej pory, no, ograniczaliśmy ilości naszych zawodników wyjeżdżających na Puchary Świata kosztami. Bardzo dużo po prostu organizatorzy zarabiali na noclegach. Jeżeli tu byśmy nie dali konkurencyjne ceny na noclegi, ściągniemy na pewno tych wszystkich ościenne kraje, a nie mówiąc o dalszych, jak się okaże, że ma Austriak czy Słoweniec taniej w Polsce niż we Włoszech, to przyjedzie do nas. No oczywiście cały Zachód, północy, Norwegowie, Szwedzi czy Finowie, których też zawsze uczestniczą w Pucharach Świata, też pewno chętniej przyjechaliby do Polski niż jechali do Włoch. I upatruję tutaj taką szansę bardzo dużą, no bo do tej pory mamy, jak wspomniałem, Szeged najbliżej nas, Puchar Świata. I Węgry, tak, na Węgrzech, ponadto Austrię, Włochy. No bo wyjazd na Wyspy Brytyjskie, no to już jest troszeczkę większy koszt. I to są podstawowe puchary. Natomiast jeżeli udałoby nam się zrobić w Krynicy, byłoby to rewelacja bardzo blisko dla sąsiednich państw i jestem przekonany, że Ukraińcy, cały wschód chętniej by przyjechał do nas niż do Włoch.